Witam wszystkich. Pasieka w centrum miasta. Jesteśmy na pasiece przy rodzinnych ogródkach działkowych. Znajdują się tam. I to jest ta moja pasieka, tak zwana na Rodosie. Wczoraj byłem tutaj zobaczyć i się przeraziłem, co jest w rodzinach. Widzicie? Nowy korpus. Przeraziłem się przy tej rodzinie, a to rodzina nie była najsilniejsza, która tutaj jest. Pokażę wam, ile tej pszczoły jest i co tutaj zrobić. Co one... Generalnie przyjechałem tutaj sprawdzić, ile mają pokarmu i dołożyć ramki pracy i wczoraj i ewentualnie uzupełnić. Tutaj było 9 ramek, tam wiem, że w innej rodzinie było też 9 ramek tu. No i chciałem je to wszystko uzupełnić. No i przyjechałem i już w 9 ramce zrobiły sobie takie coś. Ja zasłonię, zobaczę. Tak, zasłonię i widzicie, tu są jajka już. Matka poskładała jajka na trutowo. To jest dłoń, a to jest ten plaster. To jest więcej jak połowę już zrobiły. I wczoraj na szybko wyciąłem z ramki. No są, tutaj też są jajka. Na szybko wyciąłem z ramki susz i dałem im to jako ramkę pracy. Ale tych pszczół jest naprawdę dużo. I właśnie tak wczoraj myślałem i nie wiedziałem, co mam zrobić. I stwierdziłem, że dodam im korpus z suszem i tam są chyba ze 3 ramki z węzą. I zabiorę im jedną ramkę z pokarmem, bo mają chyba 3, jak dobrze pamiętam. I jedną z tych ramek przełożę na dół do tego korpusu dolnego, a w to miejsce włożę im ramkę z węzą. Można zobaczyć, jak siedzą na ostatniej ramce i już jest tak pobudowane. I jak co roku znowu człowiek się spóźnił. To są ule 10-ramkowe. Matka Bakfast 350. I ja tylko sprawdzę tą ramkę, którą im wczoraj włożyłem. Czy one już ją wyczyściły, czy coś z nią zrobiły. Proszę bardzo, zobaczcie, to jest pszczoły. To jest praca przez jeden dzień. Wczoraj o godzinie 16 dostały tą rameczkę. Ktoś mi mówi, że ramek pracy się nie wkłada i nie wkłada się suszu, nie suszu, tylko węzy w tej porze. No to proszę bardzo. Jeden dzień. Widzieliśmy, tutaj pszczoła podeszła. I teraz tak jak mówiłem, zabiorę tą ramkę z pokarmem, dam ją na dół, a tu w to miejsce włożę węzę. Nie mam podkurzacza, dzisiaj tak trochę jest 15 stopni, jest generalnie nieładna pogoda. Trzeba to wszystko robić powoli, bo można matkę zrolować. Teraz tak.
Tu jest druga ramka z pokarmem. Małe patyczki. No, patyczki muszą być, bo ta pszczoła gdzieś musi. Daję ramkę z węzą, to jest węza zeszłoroczna. Zobaczymy, co dziewczyny wymyślą. Nie są zadowolone z tego, że im to grzebie. No ale cóż poradzę, no, tak musi być. I ta rodzina wcale nie była jedna z mocniejszych na tej pasiece. Trochę muszę oczyścić te hofmany, bo są trudne bardzo. Sorry, że mnie nie widać, ale muszę się ogarnąć jakoś z tym wszystkim. Dobrze byłoby dym rozpalić, ale już trudno. No i tak, tutaj poszła ramka z tym pokarmem, a ramki mam takie. Tu w większości są ramki, tu jest węza. Wszystkie takie ramki, one były raz w miodni. Tu może tą węzę damy tutaj dalej, obok pokarmu. No i widzicie, 22 kwietnia i już muszę dawać korpus. Zastanawiałem się, czy dawać pół korpus, ale stwierdziłem, że nie ma sensu dawać im pół korpusa. One, ja tutaj wczoraj sprawdzałem, one to mają odtąd, mają dotąd, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem ramek mają czerwia krytego. Dajemy, musowa musi być. Aha, tutaj muszę podwinąć trochę. One tu mają za dużo tej wilgoci. Tu tyłem, żeby odchodziło im. No, taka szparka z tyłu.
ciepło, muszą mieć. Najlepiej byłoby włożyć pół nadstawkę, ale nie chciałem, żeby matka wyszła i zaczerwiła to. Na dół raczej nie pójdzie. Dobrze, robię pauzę, mam jeszcze do przejrzenia 3 rodziny. No, a tutaj sobie przejrzymy całą tą rodzinę, bo jeszcze ich nie przeglądałem. Przeglądałem je wcześniej, ale nie pod kątem, aby im dodawać ramkę pracy lub coś takiego. Tu jak można zauważyć, to też już zaczynają budować. Ciekawe, co one wymyśliły. Tu jest troszkę mniej tej pszczoły, ale nie aż tak mało. Mówię, jest dzisiaj taki nie za ładny dzień i one latają z pyłkiem, ale nie są tak skłonne do takich mocnych lotów. 15 stopni zachmurzone, lekki jakiś wiaterek taki chłodny. Też matka do 350. Mają coś, jakiś pokarm. Tutaj widzę, że nie będzie trzeba reagować. Choć dobrze by było, by tak. Choć dobrze byłoby im już tą ramkę pracy dołożyć. Tylko trzeba coś im zabrać, żeby dołożyć. A ja znowu oczywiście nie wziąłem ramek pracy. Wziąłem korpus, wziąłem wszystko, a ramki pracy brak. Kręcimy im tą ramkę. Tu już jest czerw. Przypuszczam, że matka pójdzie już do samego narożnika. Są jajeczka. Mateczki nie widzę jeszcze. Mówię, pogoda jest brzydka, a one są bez dymu. Pszczoła się wygryza młoda. Już trutnie robią tutaj. Matka składa trutnie tu w narożniku. Będę musiał jechać do domu po ramkę pracy. Tutaj sama larwa. Z tej strony już posklepione.
Jest i mateczka. Nie będę łapał na końcu lub jak to woli na początku gniazda. Lampka z pokarmem, ta zostaje, bo jest z rozwodnionym pokarmem. Ewentualnie tą mogę zabrać, żeby nie włożyć ramkę pracy. Nie wiem, zastanowię się, którą, albo tą, którą pierwszą wyjąłem. Nie, tą zostawię. Zabiorę tamtą. Tu była pierzga. Tutaj mamy też pokarm. Tak, tą zostawimy. Włożę im tutaj. Włożę im tu, a tutaj przywiozę ramkę pracy i im dam. Dobrze, robię pauzę, bo później te filmy są strasznie długie. No i tu mamy tam jeszcze do sprawdzenia. No właśnie, przywiozłem takie ramki z suszem, żeby im dać i trzeba im pozabierać to z powrotem. I przywieźć ramki pracy. Tutaj już też się nadbudowa zaczyna. Już zaczynają budować. Resztki ciasta jakieś przyduszone z tym. Też pszczoły jest. Na gęsto. Też człowiek już jest spóźniony. Ta jest jeszcze mocniejsza rodzina niż ta poprzednia. To jest BFKB. Ciekawe, czy będzie trzeba dym rozpalać, czy nie. O, już się od razu dorwały do ciasta i... Wychodzą na górę, ale nie są jakieś agresywne.
wiszą od spodu. To też niedobry znak. Sama pierzga. Chyba nie będzie co odebrać tutaj. To jest ciężka ramka, no może. Widzicie, ile mają pokarmu. Zobaczymy, jak dalej będzie z pokarmem. Ale raczej ta rodzina jest silniejsza. Zobaczcie, jakie ramki. Tu chyba też będę musiał przywieźć drugi korpus. Dwa tygodnie temu były przeglądane, nie były takie silne. Też grzeczne pszczoły są. Trzecia pełna ramka. Czwarta pełna ramka, tu jest matka. I ją złapię. Wszystko zaczerwione. Obawiam się tego roku, że z rójkami może być bardzo różnie. Mogą rójki wychodzić w połowie kwietnia. Strasznie trzeba będzie pilnować je. Piąta rama. Calusieńka zaczerwiona. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta. Szósta ramka. Cała. No i to już jest ciężka. Już jest ciężka. Z samym pyłkiem. I to jest też bardzo ciężka. To czyli będę musiał zrobić taki sam zabieg jak przy tej pierwszej rodzinie, której wam pokazywałem. Na dół będę musiał mieć korpus. Tak samo wziąć, przełożyć dwie ramki z pokarmem, już nie będę zabierał, dwie ramki z pokarmem pójdą na dół, tu pójdzie ramka pracy, a tutaj przedostatnia pójdzie ramka z węzą, no i tyle. No muszę to złożyć, tylko sobie poukładać tak, tą ramkę zabiorę. I tu przedostatnią zabieram, czyli
pierwszą. Właściwie przełożę już sobie to, żeby tak nie robić. Czyli tą ramkę z nabitym pokarmem. Żeby jak długo, jak przyjadę, żeby za dużo nie wymyślać, to tam położę dolny korpus. Tu jeszcze sprawdzę, co było na tej. A jest pokarmem bardzo ciężko. Tam tutaj zostawimy. Nie, to musimy zostawić, bo ta jest z pierzgą. To tutaj zostawimy. Z pierzgą i z pokarmem jest ta ramka. Czyli tam wyjmujemy i tam wyjmujemy, tu ramka pracy, tu idzie węza, a pokarm idzie na spód. Jak wam wcześniej pokazałem, matka. O, już wpadła. Okej, ja się rozłączam. Ach, chciałem powiedzieć przeciwnikom uli jednościennych. Porównajcie sobie teraz rodziny, jak one są w porównaniu te ule, a tamte moje styropianowe dwunastki. Które są w lepszej formie? Fakt faktem, że tam jest 12 ramek, a tu jest 10, no ale te już widzicie sami. Już zaczynają budować, już je trzeba ratować następnym korpusem. Ule jednościenne nie są złe. Z deski. A tak jak teraz mieć te ule ciężkie, te, no, ja uważam też, że ule warszawskie są jedne z najlepszych uli. To na pewno do zimowania. Bardzo długa ramka. Ale te ciężkie ule, no wiadomo, że warszawiaków się nie wywozi i tak dalej, chociaż wywożą ludzie. Ale te twierdze nie do zdobycia, no już, to już jest ul przeżytek. Tego się, i czy te rodziny mają źle, wilgoć mają i tak dalej. No nie, nie wydaje mi się. No i jestem ciekaw, co jest tutaj w tej rodzinie, bo tu jest rodzina na trzech korpusach połówkowych. O, wygląda tak. I jak sprawdzałem wcześniej, to na dwóch kondygnacjach już był czerw. Tu była zostawiona o szparka taka. Może zobaczmy, o, widzicie, już jest dzikus. Tutaj trzeba uważać, bo tu na tym może siedzieć matka. Oczywiście, że są jajeczka.
Oczywiście, że są jajeczka. Znowu człowiek spóźniony. Tam na dole też leży dzika zabudowa. Zaczęło trochę kropić. Zobaczymy, co tutaj jest w tej rodzinie. To motylica jakaś. To na pewno jest stara matka, nie wiem, czy nie żółta jeszcze. Aha, sprawdzimy, co tu jest na tych ramkach. Nie? Tu ładnie, bo jest pokarm cały, zobaczcie. Chyba sobie przeniosły na górę. Albo biała, albo tutaj sam czerw, albo żółta, no nie pamiętam już. Nie wiem, czy tego dolnego korpusa nie przełoży na samą górę, bo tam jest sam pokarm. Raczej tak zrobię. Zrobię teraz pełne gniazdo. Tutaj nie było jednej ramki chyba, tak? 2, 4, 6, 8, 9. Tak, jednej ramki nie było. I teraz dołożę do 10. Też jest czerw. I tu jest ramka z pokarmem. Przeniesiony raczej z dołu. Okej. Nie było widać tu matki. Teraz tak zrobimy, że tutaj, gdzie się zaczynał czerw, przełożę z dołu jedną ramkę z pokarmem. Muszę to szybko robić, żeby nie zaziębić za bardzo czerwiu. O, i pachnie. Ja wam powiem, że pachnie nektarem. Bez przesady, ale pachnie nektarem.
Ramka z jedzeniem, ja ją przełożę już tutaj. I o to chodziło. Jest następna ramka z pokarmem, nabita rzecz, ciężka. Pobudowały tam na dole. Tu jest ramka z pierzgą. Tu jest ramka z czerwiem już. Dobrze byłoby spotkać tą matkę. Albo nie, ramkę z pokarmem. No dobra, niech tam jest do góry. Dobra. Chciałem przełożyć ramkę z czerwiem, ale... Młodej pszczoły bardzo dużo. Czerw. No chyba nie będzie nam dane tej matki znaleźć. I ramka z bardzo dużą ilością pokarmu. Tu tak samo duża ilość pokarmu. Ramkę zapleśniała, na samej dole była. Coś tutaj będę musiał wymyśleć sobie innego. Sam pokarm. Chyba odbiorę ten cały pokarm i przywiozę im korpus z suszem i z węzą. Właściwie w połówkach nie mam węzy. Tu jest, się robi problem. Gdzie ta matka? Co mam zrobić teraz? Dobrze, ja kończę, muszę się zastanowić. Przy tej rodzinie, co teraz sprawdzałem, na dennicy znalazłem tyle pszczół. Leżały z tyłu. Z tyłu na dennicy przy tylnej ściance. Nie wiem, czy ktoś je podtruł. Bo to są pszczoły suche i leżały z tyłu. Tu przy tych działkach to może już pryskają na jakieś dziadostwa i podtruły się. Tak patrzę, czy tutaj matka gdzieś nie leży w tym. Bo z dennicy wziąłem, wysypałem to.
tutaj pod mur, może te kury sobie to wydziobią. Ale mało tych pszczół nie jest. No, matki nie znalazłem. Nie wiem, czy ona tak się potrafi chować, czy jej spadł opalitek i człowiek nie zwraca uwagi na posturę matki, tylko na jakiś tam żółty czy czerwony punkt na pszczole. No, ale to jest bardzo zastanawiające. Jeszcze niektóre pszczoły się ruszają. Widzicie, tak jak tu. Tutaj tak samo. Ledwo co chodzi. No nie wiem, czy ktoś nie podtrumi ich. Muszę posprawdzać inne rodziny na dennicach, co tam mają. Dobra, ja się żegnam. Pasieka w centrum miasta. 22 marca.